Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, poza odcinkiem wypaliłam sobie trochę tytoniu. Myślę, że w pewnym momencie tego materiału wrzucę Wam taki skrócik z tego, jakie bonusy się udało zdobyć. Podobnie jest też z maną i z innymi rzeczami. Ponieważ właśnie wypiłam zupki, popaliłam tytonie, pomodliłam się też do kapliczki Adanosa i dzięki temu dostaliśmy troszeczkę wiedzy magicznej oraz właśnie many. Many gra nam dała dosyć sporo, ponieważ aż 15 punktów. No ale dobrze. Moi drodzy, mamy 90 punktów nauki. No i pytanie, w co by te punkty rozdysponować? Mam taki oto pomysł, żebyśmy sobie dobili broń jednoręczną do 100%, ponieważ nie wiadomo jak będzie z tabliczkami, a prawda jest taka, że punktów mamy bardzo dużo i też taki mój pomysł to jest, żeby się nauczyć takiego czaru pięknego jak zniszczenie ożywieńca, bo jak widzicie ja mam ich dosyć dużo. W ogóle mamy bardzo dużo rzeczy. Tutaj jest jakiś krzyk umarłych. Ja w ogóle tego nie używam. A na to akurat piątego kręgu potrzebujemy. Ale mamy coś takiego jak ognisty puchar, który nam dał bezimienny. Także myślę, że też go wypróbujemy. Jak widzicie, założyłam sobie tarczę, dlatego też myślę, że danie w broń jednoręczną to byłby dobry pomysł. Niestety nie pamiętam, kto jest naszym nauczycielem na Albatrosie. Więc trzeba będzie tutaj się pozastanawiać. Chociaż wydaje mi się, że chyba nas uczył nasz przyjaciel tutaj Harald, prawda? Tak mi się wydaje. My już na pustyni nie mamy nic do zrobienia. Zacznijmy trening. Tak jest, broń jednoręczna. Ja nie do końca wiem, ile my mamy punktów w tej broni jednoręcznej. Bo nasza broń nam daje 15. Sorry, nam daje 10, plus mieliśmy piątaka z tego. Troszeczkę mieliśmy z tabliczek i mieliśmy jeszcze 5 punktów. Jezus Maria, no z czego? Ja pierdzielę, mam zaćmienie. Z obrony południowców. Ale myślę, że możemy sobie zacząć trening, ponieważ punktów mamy bardzo dużo i... Wymagasz ode mnie wiedzy. Okej, masz stówę jako fula, tak? To ile teraz mamy? Dobra, 97. No to dobijmy sobie do... To nawet za dużo w sumie. Mogliśmy sobie zostawić... Chociaż nie, bo później możemy zmienić broń. Więc... Szczerze mówiąc, to wypadałoby nawet sobie dać tyle, żeby mieć faktycznie... Okej, mogliśmy nawet jeszcze próg przeskoczyć. Dobra, to zaraz się wczytamy, żeby nie było, że tutaj jakieś cuda odprawiam. Czyli od 90 jest próg. Dobra, czyli do 89 się nauczyć i możemy działać. Bo wiecie o co chodzi? Ja zauważyłam, że ten kryt wchodzi, ale nie zawsze mu się chce wchodzić. W siłę i tak już nie damy, ponieważ 300 siły to jest maksymalnie, ile możemy się nauczyć. W sumie możemy sobie podboostować, myślę, że nawet zręczność punktami nauki. Ale nad tym pomyślimy, bo mamy tych punktów bardzo dużo i ich będzie jeszcze bardzo dużo. Także dajmy sobie tak, 2 punkty w broń jednoręczną. Zacznijmy. Raz i dwa. I teraz mamy 79 i teraz tak, 5 i 5. Teraz mamy 89 i teraz przeskakujemy próg punktowy. No i dajemy sobie te 6 punktów. Dlaczego? Bo później jakbyśmy zmienili broń, to nie będziemy mieli, wiecie, fulla, nie? Czyli teraz mamy w sumie bądź co bądź 110%. 15 punktów nauki nam zostało. Myślę, że być może się nauczymy właśnie tego wypędzenia zła, tak jakby. Ale na razie to zostawimy. Te 15 punktów na razie nam powinno wystarczyć. I co jeszcze? Nie wiem, czy coś jeszcze możemy zrobić. W kuszy mamy już i tak za dużo.
Z czasem pomyślimy nad bronią dwuręczną ewentualnie. Na razie bym to zostawiła i na razie zręczność też bym zostawiła. Pogadajmy sobie z Baldwinem i myślę, że możemy odpływać. Jeżeli chodzi o zadania w dzienniku, to tak jeszcze na szybko Wam pokażę. Królewskie szaty zrobimy w Węgardzie, miecz poległego paladyna też. Z cenną księgą się wstrzymam, ponieważ ja już nagrywałam w ogóle dla Was odcinki zapasowe, ale zrezygnowałam z ich publikacji i postanowiłam, że wezmę się za to na nowo. I powiem Wam tak, na Tamorze jest dosyć duży próg trudności aktualnie jak dla naszego bohatera, więc nie będziemy tam na razie szli, co za tym idzie zadanie cenna księga pozostanie nieruszone. Gra w kości z Francisem to zrobimy, jak będziemy mieli możliwość podróżowania. Droga do Górniczej Doliny to jest fabularnie, to jeszcze nie mamy dostępu. Zlecenie zarządcy. Myślałam, że jestem w stanie to zadanie zrobić, natomiast potrzebujemy jeszcze prawdopodobnie bryłek skrzyni z rudą. Bo no nie mogę oddać tego zadania. Nie mogłam go oddać, mając te kulki ognia, których mi brakowało. Rozbitkowie złoto piratów to na wyspie Mendozy. Powrót poszukiwaczy, proroctwo potężna broń widzący to nie. I armia ożywieńców to jest nasz quest główny. Także zostaje nam tylko porozmawiać sobie z Baldwinem i ruszyć. Możemy jeszcze powiedzieć o Mendozie. Wiem, gdzie ukrywa się Mendoza. Co? Wiesz, gdzie kryjówka tego złoczyńcy? Tak. Dobrze, a co, twoim zdaniem, powinniśmy teraz zrobić? Możemy go zaatakować, tym samym oczyszczając wody morza z tego niebezpiecznego przestępcy. Masz rację, ale to jest zbyt niebezpieczne. Ludzie Mendozy, to wytrawni wojownicy, a my nie mamy wystarczającej ilości ludzi. Wyrzuć ten pomysł z głowy. A jeśli sam zajmę się nim i jego ludźmi? Niech będzie. Najpierw wyjdziemy na otwarte morze, a potem mi powiesz, gdzie chcesz płynąć. Możemy podnieść kotwicę. Dobrze. I będę wznosił modły do Innosa, abyśmy zdążyli w porę. Podnieść wszystkie żagle. Na Etechaanos. No i wracamy, moi drodzy, na stare śmieci. Ale zanim wrócimy, to przed nami jeszcze bitwa morska. Ja sobie nie załączyłam lokatora. Tutaj musimy uważać, bo często mi tutaj grę lubi bugować. Jak widzicie, tutaj słabo w ogóle widać cokolwiek. No i tak, będziemy teraz się bić z tą tarczą. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Dobra, mnie nie biją. Biją innych. Kurde, nie chcę Beowulfa lać. Chciałabym mu pomóc, ale jest bardzo ciężko. No dawaj. No, trafimy kiedyś ciebie. Dobra, udało się na szczęście. Okej, ktoś zginął z naszych. Powiem Wam, że troszeczkę niestety walka z tarczą jest zbugowana. I to jest bardzo duży minus tej broni. Bo jest naprawdę ciężko się bić w ten sposób, ale no obiecałam, że Wam, w sumie nie obiecałam Wam, ale dostałam komentarz, żeby to sprawdzić, dlatego sobie to po prostu sprawdzimy, jak się bije. No, możemy w ramach takiego, wiecie, podsumowania to sprawdzić. W ogóle z czasem nam się pewnie to bicie i tak zbaguje, więc w sumie mało ważne. Ja bym bardzo nie chciała bić swoich, nawet jeżeli są nieśmiertelni, bo to jest bardzo nieładne. Aha. No niestety, ale Halvar się na mnie chyba wściekł. Także musimy się wycofać, żebym nie dostała od niego. Dobra. Zobaczmy. No niestety, ale on jest nawet nie. Zrobimy tak, żeby on się ode mnie odwalił. On tam co prawda biega i utrudnia wszystkim życie, ale to już trudno. Mam nadzieję, że mu się odwidzę jako wróg.
No nie powiem, walka z tarczą to nie jest najlepsza walka ever. Teraz cię do... Aha. Czyli się otwochał, ale już się znowu swochał. No ale my potrzebujemy pokonać ostatnich orków. Jeszcze cię dorwę. Trzeba będzie mu rzucić niepamięć chyba. Czy gorzej, że on mnie naprawdę atakuje, nie? Nie wiem, kto to wymyślił, żeby takie rzeczy tworzyć. Ale nie mnie to oceniać. Zostało nam paru przeciwników dosłownie. Dobra, tam jest jeszcze jeden. Czy to mi Halvara po prostu, wiecie? Pewnie Halvara mnie po prostu wykrywa. No nie wiem. Powiem wam, że... Chciałabym sprawdziła te kuferki, bo mogą być jakieś stałe mikstury. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo. No nie, stałych mikstur nie ma, ale jest całkiem w porządku. Szyneczka. No chociaż, no nie powiem, nie jest to bardzo dobre brać jakieś surowe mięso z pokładu, który cały cuchnie orkami. No ale trudno. Dobra, możemy sobie pozbierać w sumie te rzeczy. Trochę nie wiem po co, ale możemy pozbierać. Zobaczymy, czy tu się coś dzieje na tym statku. Nie, tym razem żadnego więźnia nie ma. Dobra. No i co teraz? Orkowie zostali rozbici. Tym razem nie było łatwo. Orkowie byli znacznie silniejsi. Ale powiodło nam się. Wydaje mi się, że był to jedyny statek orków na tych wodach. Teraz droga do Etechaanosu jest bezpieczna. Dotarliśmy do Etechaanosu. Jaki jest nasz następny krok? Ponieważ nie wiemy, jak jest na wyspie, rozsądnie będzie najpierw zbadać sytuację. Musimy dowiedzieć się, czy nie umarli opanowali całą wyspę, czy też ludzie Marboda nadal z nimi walczą. Mam nadzieję, że nie przybyliśmy zbyt późno i nadal możemy pomóc ocalałym. Natychmiast ruszam w drogę. Zaczekaj. Nie tak szybko. W porcie kilku nieumarłych zbliżyło się do naszego statku. Trzeba się z nimi uporać, zanim wyruszysz na zwiady. Jeśli nie będziesz mógł poradzić sobie z nimi, to próbuj zwabić ich na statek. My szybko rozprawimy się z nimi. Zrozumiałem. Dobrze. W imię Innosa. Sinoczarne niebo, złowieszcza cisza. Nie podoba mi się to wszystko. Musisz być bardzo ostrożny. No, naprawdę, Gernot, dałeś mi radę życia. Czy Halvar mnie bije? Chyba się otwochał, tak jest. Dzięki Bogu. No i co? Wychodzimy. Znowu jedna z tych przeklętych. O matulu, boska, święta, ojeju. Powiem wam, że mamy bardzo słabą ochronę i ta tarcza bardzo mało daje. Czy na nich działa zniszczenie ożywień? A właśnie, mamy... Znowu jedno z tych. Przecież to coś takiego pięknego jak... Jezu, pod jakim przyciskiem ja mam to coś od Beziego? Czy na nich to działa, że to są ożywieńcy? Nie. Dobra, czyli wiemy, że to nie działa. Zaraz, bo ja sobie montowałam tę runę. Pod szóstką. To jest mała ognista burza. Już nie chce mi się. Przecież to nawet im nic nie zrobiło. Ale useless. No to już wiecie, jak to działa. To po prostu nie działa. Chociaż jeszcze możemy spróbować to dłużej przykastować. Nie. Prędzej to ja po prostu umrę. Okej. Powiem tak. Na razie też... co to jest za broń? Kruszwarok. Na razie również weźmiemy sobie, pochodzimy z kuszą, ponieważ mam do niej w ogóle amunicję. Bo jeżeli chodzi o... tamto piękne cudo, to nie mamy amunicji. Trafię kiedyś? Nie chciałabym, żeby oni we mnie trafili. No ale chyba to nie będzie takie proste.
No niestety chyba nie. Oni się troszkę nam pobagowali. No ja nie jestem w stanie ich trafić normalnie. Może byś nie strzelał do własnych ludzi. Ale tu jest młyn. Przecież to jest jakiś dramat. Nie, w ogóle im nic nie robią? Czy mi się wydawało? Nie wiem, ale masakrycznie jest. Na szczęście chociaż jednego, myślę, pokonamy, zanim do mnie dobiegnie. Okej, to było bardzo dziwne. Tak jakby się potknął o własne nogi? XD? No nie wiem, nie rozumiem. Dobra, tam zanim wyjdziemy za drzwi, no to wypadałoby się... Przepraszam, co tu się stało? Nie mam pojęcia zielonego. Dzień dobry, witam pana zombiaka. O, już widzicie, że mi się... No, już nam się zbagowało to i teraz będę latać z tą tarczą jak kretynka. I ona już nie działa poprawnie. Ale kto wie, być może opłacało się, ponieważ dalej mamy z niej ochronę. Co prawda wygląda to komicznie, ponieważ styl walki z tarczą nie działa po prostu. W ogóle powiem wam, że to jest bardzo przykre, że wróciliśmy właśnie na Atanos, na taką początkową wyspę i widzimy, jak bardzo mieszkańcy sobie tutaj kompletnie nie radzą i to, wiecie, z takiej dosłownie nadboskiej przyczyny, że po prostu nagle postanowili sobie jakieś siły ciemności zaatakować i rozwaliły wszystkim sielskie życie w tym miejscu, no nie? Trochę przykre, nawet trochę bardzo. Przykro mi jest bardzo, że nasza postać mimo tak dobrych statystyk się na tym etapie i dlatego bardzo się cieszę, że nie zdecydowałam się jednak grać na poziomie normalnym, bo myślę, że i tak byłoby nam trudno, podejrzewam. Wygląda na to, że wiesz, gdzie ukrywa się Mendoza. Tak, bardzo dobrze. Przyjdzie w końcu czas na tego pirata. Już nie wiem, w co mam wierzyć. Nie umarli w porcie, zostali zniszczeni. Dobrze. Przynajmniej przez jakiś czas statek będzie bezpieczny. Ale obawiam się, że w wiosce aż roi się od nieumarłych. Musisz ich się pozbyć, zanim zaczniesz szukać ocalałych. Czy mogę wziąć kogoś do pomocy? Będzie lepiej, jeśli zrobisz to sam. Jest nas zbyt mało, aby walczyć z całą armią. Dopóki będziesz działał sam, ożywieńcy nie będą wiedzieć, gdzie nas szukać. Jeśli wystąpimy wszyscy razem, stanie się jasne, że gdzieś w pobliżu brzegu przykumował statek i nieumarli go zaatakują. I wtedy z nami wszystkimi koniec. Tylko ciebie Inous obdarzył wystarczającą mocą i umiejętnościami, aby w pojedynkę walczyć z nieumarłymi. Kiedy uporasz się z nieumarłymi w wiosce, odszukaj ocalałych i porozmawiaj z nimi. Wtedy zdecydujemy, co robić dalej. No dobra, no to zobaczmy. Wiecie, co by nam się przydało? Ja chyba tego nie mam. Nie, nie mam tego. Bo pod czasami literką H jest coś takiego jak szybkie leczenie włączone. W tym momencie by nam się to trochę przydało, bo nie musiałabym wchodzić w ekwipunek. Ale nie można mieć wszystkiego w życiu. Mamy nieumarłych tych zbrojnych. Dobra, niestety. No i mamy kuno nieumarłego. Nie poradził sobie, widzę. Dobra, mamy kolejne zastępy nieumarłych. Widzę, że też są jakieś harpie i demony. Niestety dałam się klepnąć. Ale na razie jest w miarę bezpiecznie. To znaczy nie atakuje mnie kupa, wiecie, wszystkiego. Dobra, no już mnie atakuje kupa. No na przykład wtedy, kiedy nie mogę się cofnąć w ogóle. Dzika harpia.
Dobra, tam gościu wariuje. Dlaczego oni się nie mogą, nie wiem, zbagować na amen? Bardzo bym chciała, żeby jak się bagowali, to tak porządnie, a nie tak nędznie. No dobra. Dobra, musimy troszeczkę na przyspieszeniu się napić. No powiem wam, że miejsce ma całkiem inny klimat, bym powiedziała. Natomiast no myślę, że tak jak ja, wy im dłużej gramy w tego moda, dostrzegacie jak najwięcej... tam się rzeczy porespiły w wieży. Jak najwięcej... Tam za wieżą w ogóle jest mikstura. Dostrzegacie więcej dużo tych wad tej modyfikacji niż wcześniej. No bo nie ukrywajmy, ale nie da się nie powiedzieć, że ta jakby modyfikacja ma wady, bo ma ich bardzo dużo. Szczególnie już na pewnym etapie. No i nie powiem, to dosyć solidnie boli w serduszko, prawda? No nie powiem, mnie szczególnie boli. Bo mod się zapowiadał bardzo fajnie na początku przynajmniej. Kurde, no w ogóle tak samo dla mnie idiotyczne jest, że gra nam nie dała lepszego EQ kompletnie i dalej latamy z tym EQ co wcześniej. Siema, kim ty jesteś? Nieumarły ork? Skąd orkowie się tu wzięli? Nie umarli jeszcze do tego? Nie mam pojęcia. Tamtymi się zajmiemy później, bo oni już nie liczą się do wioski, tylko tak jakby poza wioskę już wychodzą. No ale bardzo moim zdaniem twórcy, nie wiem, co sobie myśleli, tworząc trochę koncept tej modyfikacji. W ogóle powiem wam, że mi się właśnie Odyseja kojarzy z wyprawami i tak dalej, no bo o to prawdopodobnie w ogóle chodziło, prawda? Ale te lokacje powinny być troszeczkę lepiej zorganizowane. Powinny być na pewno troszeczkę jednak mniejsze. Jakby się twórcy skupili na tych małych wysepkach z początku gry i tak by wyglądał mod, to by było bardzo przyjemnie. Myślę, że tutaj się wszyscy ze mną zgodzą. Ale zacina mi grę, co jest? Żeby ten mój laptop sobie nie radził z gotikiem, to już naprawdę musi być jakiś problem. I to nie z moim laptopem, ale z tą grą. No nie powiem, nie jest fajnie. O kurde, trolla mamy. Ale młyneks. Dobra, bo... Na szczęście mamy ładny zasięg broni, więc to na pewno nam tutaj oddaje troszeczkę. Ale brakuje lepszego EQ. Siemanero, już się widzieliśmy z takim trolem. O, jesteś troszeczkę silniejszy, tylko my się widzieliśmy chyba z ożywieńcem takim zwykłym? Nie wiem, chyba to był taki zwykły troll. W warancie, a nie ten. Nie umarły, prawda? W ogóle zastanawiam się coraz bardziej, żeby jednak sobie wprowadzić tego ognika do gry, bo powiem wam, że zbieranie samemu tych itemów nie jest takie dobre w 100%, ale z drugiej strony ognik też nie byłby dobry, bo ja wiem, że jak ognik nam zbiera itemsy, no to bądź co bądź, my widzimy, co on nam zebrał, prawda? No bo to nie jest tak, że nie widzimy. Ale chodzi o fakt, że jak ja sobie to zbieram sama, to troszeczkę lepiej mimo wszystko to kontrolujemy. Chłopie, nie łaź tak. Dziękuję. O Jezu, leci mi wpierdzielić ten... O matko. Możemy go z kuszy może zestrzelić, nie? Dostałam za niego expa, bo to było takie troszeczkę chyba koślawe. Nie wiem, czy mi się wydawało tylko, czy nie. Kurczę, słabo bardzo.
No i bardzo słabo też, że gra na tak późnym etapie, jak daje nam jakąś nagrodę, to są to pieniądze, których i tak już każdy z nas ma za dużo. Nie powiem, że nie ma. Dobra. To są jakieś rzeczy. Ja powiem wam, że wolę wchodzić do tych wież, bo możemy coś może znaleźć lepszego. Chociaż widzę, że tak lepszego to chyba nie za bardzo. To są raczej takie podstawowe itemy. Dobra, ja muszę widzę podejść bliżej, bo inaczej oni nie podejdą do mnie. Dobra, ale powiem wam, że słabo to, co dostaliśmy od Beziego, bo spodziewałam się, że to będzie jakiś, nie wiem, może nie święty pocisk, ale na pewno nie takie dziadostwo jak burza ognista, bo to było trochę nie na miejscu ze strony gierki. No co to jest burza ognista? Jeszcze ona w ogóle nie zadaje obrażenia tym kościotrupom, w sensie tym kościanym wojownikom. To już jest w ogóle jak dla mnie przesada i to tak naprawdę negatywnie. To jest straszne, to jest dramat. Kto idzie mi wpierdzielić? Paladyn czy... Nie wiem, bo się zbagował. Halo? Tam też się coś dzieje na zewnątrz. Co tu się dzieje w ogóle? A, to ty, no jasne, że ty. A któż by inny mógł to być? Okej, okay, ożywieńcy w wiosce. Mamy wpis. Do Baldwina możemy wrócić z raportem. No to wróćmy. Nie mamy co tutaj więcej szukać. Nie mam czegoś takiego jak do portu, naprawdę. Musimy biec ręcznie. Nie powinnam znaleźć teleportu do portu? Mi się kojarzyło, że jest gdzieś taki istnieje. No ale nie mam takowego. Bardzo słabo. Bo jeszcze musimy na piechotę biec. Jeszcze sobie może zobaczymy tą chatę jedną. Może coś ciekawszego nam dali w skrzyneczce, chociaż wątpię. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, prawo. Serio? Po co mi te pieniądze są potrzebne? Nawet nie po to, żeby sobie stałe mikstury kupić, bo jest ich od cholery bardzo mało. Tyle, co kot napłakał w sumie. Nieumarły Kuno. On miał teleport do portu. No to już wiem, dlaczego nie miałam, bo nie zebrałam z niego nic. No ale dobra, to później będziemy mieli na przyszłość. Siema, Baldwin. Oczyściłem wioskę z nieumarłych. Bardzo dobrze. A teraz postaraj się przedostać do zamku. Musimy wiedzieć, co tam się dzieje. Być może niektórzy rycerze Marboda jeszcze żyją. Dobra, pierwszy mój pomysł, ciekawy czy bohatera też. Tak, teleport do starej biblioteki, no właśnie, tylko potrzebujemy się przespać do trzeciej, bo ten teleport nie działa przecież w Nie rozumiem innych powodu, że ludzie tam przyjdą. momentach, także chodźmy. Mało ważne, do której my się w sumie aktualnie, wiecie, znaczy się, do którego łóżka się położymy. Lecimy do biblioteki. Zobaczmy. Do starej biblioteki. Tu jest, widzę, ciemnica. I to bardzo duża. Nic nie widzę. Nie bójcie się. Ja też nic nie widzę. I wy też nic nie widzicie. Ale to potrwa tylko chwilę. Co to jest? Stara księga. A, to jest to o tym balu Hantszaru. Dobra. Pochodnie chcę. Czemu ja mam te ornamenty do świątyni nieba? One nie powinny zostać w świątyni. Troszkę XD. Tutaj jest przejście, ale ono oczywiście nie działa. Biblioteka jest zapieczętowana. Tam coś jest po drugiej stronie. Niestety tutaj bardzo grę przycina i troszeczkę nie wiem dlaczego. Podejrzewam, że dlatego, że jest bardzo dużo przeciwników w samym sobie zamku i po prostu tak to oddziałowuje. Tu mamy wszędzie pulpity przeczytane. Jest posąg Innosa, jakbyśmy chcieli się pomodlić.
sumie moglibyśmy, tylko że to zajmuje bardzo dużo czasu, żeby się modlić o te stałe bonusy, dlatego na razie tego po prostu nie robię. Pióro do pisania. I tutaj widzę, że mamy amulet kapłanów. Jest tutaj Sejon? Oczywiście, że jest. Hej, ty. Sejon. Dobrze, że ciebie znalazłem. Już myślałem, że armia nieumarłych mnie wykończyła. Dzięki Innosowi, nie udało im się. Możesz mi powiedzieć, co tu się stało? Oczywiście. Ale ogranicz się do zasadniczych pytań. Na dłuższą rozmowę nie mamy czasu. O to, jak tu się dostałeś, z pewnością nie warto pytać. Najprawdopodobniej za pomocą kamienia teleportacyjnego, prawda? Zgadza się. Ach tak, bym zapomniał. Daj mi swoją runę teleportacji do biblioteki. Dlaczego? Usunę ograniczenie czasowe i dzięki temu, będziesz mógł przychodzić do mnie w każdej chwili. Dobrze, weź runę. Jak dużo czasu ci to zajmie? Tylko chwilę. No i już gotowe. Trzymaj runę z powrotem. Jak się dostać do pozostałych pomieszczeń w zamku? Drzwi do biblioteki, jak się wydaje, nie można otworzyć. No tak. Wygląda na to, że Ardas nałożył potężne zaklęcie. Próbowałem na różne sposoby. Niestety, wszystko na próżno. Możesz mi powiedzieć, co się wydarzyło w zamku? O ile mi wiadomo, Marbot i jego ludzie nie żyją. A nawet gorzej. Wkrótce dołączyli do dowódcy nieumarłych, którzy wdarli się na Etechanos. Jakim sposobem ożywieńcy dostali się na wyspę? Niestety, tego nie wiem. 3 dni temu, po środku nocy nastąpił atak. Kiedy o tym się dowiedzieliśmy, ożywieńcy byli już w zamku. Jak tylko zobaczyłem, że wszelki opór jest daremny, to teleportowałem się tutaj. Jak sądzisz, ocalał jakiś paladyn? Tego nie wiem. Ale obawiam się, że wszyscy nie żyją. Muszę koniecznie dostać się do zamku, aby zniszczyć ożywieńców. Przede wszystkim ich czarnego przywódcę Finistera. Finistera. Chwileczkę. Już słyszałem to imię. A niby gdzie? Kilkaset lat temu, w Arancie sprawował władzę okrutny król, którego tak nazywano. Służył Beliarowi i poświęcał tysiące ludzi na jego cześć. Legenda głosi, że po śmierci króla, Beliar mianował go dowódcą swojej armii. W Królestwie Umarłych, on i 11 innych złych władców z przeszłości, mają przebywać w sali tronowej Beliara. Tam mają czekać, dopóki Beliar nie wezwie ich na wielki bój, który zadecyduje o losach tego świata. Ciekawe. I co dalej? Przykro mi, ale nic więcej nie wiem o kościanym lordzie Finisterce. I jak już powiedziałem, to tylko legenda. No dobrze. W takim razie powiedz mi, jak się dostać do innych pomieszczeń w zamku. Widzę tylko jedno wyjście. Musisz znaleźć runę lorda Sintrama. Runa lorda Sintrama. Co to za runa? Teleportuje do zamku. Zgadza się. Teleportuje do prywatnych pomieszczeń lorda Sintrama. A więc także do komnaty, gdzie ostatnio przebywał Marbot. Ta runa bardzo by mi pomogła. Gdzie jej szukać? Niestety, tego nie wiem, ale mam pewne podejrzenia, że może znajdować się w jego grobowcu. Grobowiec lorda Sintrama w krypcie. Można go otworzyć. Wygląda na to, że już próbowałeś go otworzyć. Ale mniejsza o to. Grobowiec lorda Sintrama został zamknięty specjalnym kluczem. Ale znowu mogę tylko przypuszczać, gdzie go szukać. Gdzie? Marbot wspomniał kiedyś, że klucz do trumny lorda Sintrama jest w kufrze, który znajduje się pod kamiennym kręgiem. Gdy próbowałem odszukać ten kufer, to nie udało mi się go znaleźć. A więc musi być bardzo dobrze ukryty. Zapewne jest w takim miejscu, które nie jest dostępne dla wszystkich. No dobrze, poszukam tego kufra. Czy jest zamknięty? Tego nie wiem. Ale lepiej miej przy sobie kilka wytrychów. Powodzenia. W lesie na pewno będzie pełno nieumarłych. Tak, tego należy się spodziewać. Droga do kamiennego kręgu zapewne będzie przez nich strzeżona. A co z kryptą? Prawdopodobnie nie lepiej. Tam także będzie pełno nieumarłych. Najpierw rozpraw się z nimi, zanim zajmiesz się przeciwnikami w zamku. Gdzie może znajdować się Finister? Nie wiem, ale podejrzewam, że będzie w zamku. No dobrze. Pokaż mi swoje towary. O kurde, masz 4 eliksiry do życia. Dawaj mi wszystkie, mordo. Deszczyki ognia też sobie myślę, że weźmiemy. Czy coś jeszcze mi jest potrzebne? Podejrzewam, że raczej chyba nie.
Lodowe fale moglibyśmy zawsze z nich korzystać, natomiast ja zawsze jestem zwolenniczką raczej deszczu ognia niż lodowej fali. Ale tutaj eliksirki do tego życia nam się na pewno przydadzą. Mamy nową runę, nie musimy już spać do konkretnej godziny, żeby jej używać. Także to na pewno jest na plusik. Zobaczmy. Zastanawiam się, co nam się uda jeszcze dzisiaj zrobić. Wypadałoby ruszyć po tą... no, jejku, jak to się nazywa? Kurde. No, do tego lasu, nie? Tylko tak, przede wszystkim, zanim gdziekolwiek wyruszę, to użyjmy śpiwora, żeby było widno. Wtedy już ta pochodnia nie będzie nam potrzebna, przynajmniej przez dłuższy czas, o ile nie będziemy wchodzić do jakichś jaskiń. Odpocznij do następnego rana. Pięknie. Jesteśmy wyspani. I teraz tak, gdzie by się teleportować? Bardzo dobre pytanie. Myślę, że teleportujemy... Znaczy, ogólnie tutaj jest teleport, który może nas przenieść bezpośrednio do kręgu i to z jednej strony nie byłoby głupie, ale krąg będzie na pewno strzeżony, więc wypadałoby się do niego dostać naokoło. Szczególnie, że musimy i tak wyczyścić cały las. Także myślę, że możemy na spokojnie się tepnąć do wioski. Chyba... Ojejku, niestety dzisiaj pada. No, ale trudno. Wiecie co? Może pójdziemy wyjątkowo tędy. Tą stroną. Bo tutaj widzę, że jest troszeczkę przeciwników, ale chyba nie jakoś wcale dużo. Co tu się... Aha, bo ty mi wyżynasz. O, matulu. A tu jeszcze demony są jakieś. Ojeju. Kurde, ja mówię, dobra, wyjdę sobie z tej strony, przecież tu się na pewno nic nie dzieje. Ani kurna trochę. Co to jest? To jest golem? O matko i córko, dobra, ja nie rozumiem tego. Tu się dzieją jakieś cuda. Niestety część roślin jest też pod ziemią, a szkoda, bo byśmy mogli sobie może coś pozbierać fajniejszego. Tam coś jest za ścianą, pewnie kolejne jakieś topielce. Okej, jest ten golem, ale na golema... A to szkielety gobliny. Na golema to by nam się przydała ładna, piękna broń. Wiem, czego nie zrobiłam, a co chyba mogę zrobić... Mogę, o ile wrócimy do portu. Bo wiecie, co mi chodzi po głowie? Była mowa o broni, tej, której nas nauczył ten bandyta u przemytników. I podobno, jak sobie zrobimy tą piękną oto broń... Hawk, możesz się przesunąć stąd. W ogóle też możemy się nauczyć strzał i... Jestem ciekawa... Stary, weź się stąd idź, bo ja nie mogę nic zrobić bez ciebie, no. Wykuj zwykłą broń. No ja nie mam kucie bandyckich toporów. Wykuj lekki topór. O, po prostu mi wykuło, dobra. Jednoręczna to jest obuchowa broń. Dobra, jest dużo lepsza od tamtej. Dziękuję bardzo za ten komentarz, za radę, bo dzięki temu będzie nam teraz prościej w życiu. Także jeszcze raz do wioski. W ogóle byłam pewna, że muszę sobie rozgrzać stal, żeby to móc wykuć, ale być może miałam gdzieś po prostu stal rozgrzaną. Golemiarza potrzebujemy. Okej, jest. No i to jest teraz zajebista broń. Dobrze. Dziękuję za tę radę. Bardzo się to przyda. Orkowie to nie jest kłopot. Ale tu jest roślin. A jak tutaj jest jakaś stała roślina, to co? Znaczy się nie potrzebuję. Najbardziej tych szczawi królewskich mi jest w sumie potrzeba. No ale poświęcę się, troszeczkę pozbieram. Jak my stoimy z czasem na odcinku? No, tak bym powiedziała, średnio na jeża. Ale może być, chyba. Ciekawa jestem, co tam na górze się dzieje w sumie. Znaczy, nie chcę się tam bardzo wchodzić na górę.
Chociaż podejrzewam niestety, że tam może się coś dziać ciekawszego. W sumie. Chociaż widzę, że tutaj są gobliny, ale pewnie szkielety, tak jest. Ale może będzie jakiś boss osiedla? Znaczy w sumie możemy się przejść, jak to są same gobliny, szkielety, które schodzą na hita. To w sumie dlaczego by nie? Tam jest tylko jakaś impreza na górze. Trochę wyżej. Okej, harpie mamy, dobra. Ale możemy zerknąć, co się tutaj dzieje na tym pięterku. Ajajaj. Ty harpio, jedna wredna cholera. Okej, tutaj są same harpie. Bardzo was tutaj jest dużo. Ale tu są jakieś rzeczy, bo widzę. Czy to są świerszczowe pokrzywy? Nie wiem, co to jest, ale chyba warto było tu przyjść. Nie, to są korzenie lecznicze. Wiecie, co mnie bardziej zastanawia? Czy można znaleźć te same rośliny stałe w tych samych miejscach, co było w pierwszym rozdziale tutaj? Bo jeżeli by się dało... To bądź co bądź, ale bardzo dużo miejsc mamy do odwiedzenia. No ale przyniosłoby to nam na pewno jakiś profit większy. Ciekawszy. Ojejku, bo zaraz spadniemy, jak tak dalej pójdzie. Bo troszeczkę źle sobie chciałam wejść tutaj. Velais. W ogóle chyba Velais nie było nigdzie indziej, tylko tutaj. Przynajmniej ja nie zwróciłam uwagi, żeby było gdzieś indziej. Tutaj możemy jeszcze zeskoczyć. Tutaj, jak wiadomo, te drogi się łączą ze sobą. Może ją zestrzelimy, co? Odyniec. Wiecie co? Bo ja się teraz zastanawiam... Czy dobrze idziemy? Chyba dobrze. Możemy iść najpierw w sumie tędy. Niestety, ale w większości się zbierać nie da. A tutaj nie było jeszcze jednego maga, który strzelał i mnie wybijał? Chyba był, ale tak jakby go już nie ma. Nie wiem, o co chodzi. Zobaczymy, czy uda nam się jakichś ocalałych dzisiaj znaleźć, bo ocalić to chyba nie. Okej, tam mamy golemiarza. Zapraszam do siebie. Dobra, ładnie. Ta broń jest w sumie praktycznie tak dobra jak moja. Wiecie, jaki jest problem? Że właśnie nie ma za bardzo lepszej broni jednoręcznej, przynajmniej aktualnie. Chyba, żebyśmy spróbowali sobie wykuć jakąś broń, bo kto wie, może wtedy byłaby lepsza. Niestety tego nie testowałam, więc nie wiem. Ale ten czarny miecz, to mi się wydaje, że my go już za długo używamy. Dobra, bo tutaj było wejście na górę, nie? Czy nie było? Tutaj. Gdzie to było? To nie było tu? Wiecie chyba, o jakie miejsce mi chodzi, nie? Tutaj to też nie było. A tutaj się wchodzi, dobrze. Ojej. Szkielet mag. Okej, słyszę człowieka, czyli ktoś tutaj żyje. Bardzo przyjemnie. Zobaczmy, kto. Pewnie Klaus, no bo to jego chata. Oczywiście, że tak. Klaus, ty tutaj, co, zdziwiony? Ale jak? Właściwie, to spodziewałem się tu zobaczyć Wenzela. Oczywiście, cieszy mnie fakt, że zdołałeś uciec. Och, ledwie się uratowałem.
Bez pomocy węzela, z pewnością BY mi się to nie udało. Byłem w wiosce, kiedy nieszczęście na nas spadło. To było okropne. Od razu uciekliśmy do lasu. Co z garnizonem? Obawiam się, że wszyscy są martwi. Ale mieszkańcy zdążyli uciec. Jednak nie wiem dokładnie, gdzie się ukryli. Podczas gdy moi rodzice z pozostałymi biegli do lasu, starałem się odciągnąć od nich ożywieńców i to mi się udało. I ożywieńcy pognali za tobą. Tak. Przebiegając obok domku myśliwego, zobaczyłem zbliżającego się węzela. On mnie zawołał i wskazał kierunek na chatę. Bez wahania rzuciłem się tam i dobiegając do chaty, znowu się obejrzałem. Odwróciłem się i zobaczyłem, jak Wenzel walczy z trzema nieumarłymi. I już chciałem wrócić mu pomóc, ale było już późno. Został zabity przez nieumarłych. Poświęcił się ze względu na mnie, a ja nie byłem w stanie mu pomóc. To straszne. Co było dalej? A potem zauważyłem, że ożywieńcy zgubili mój ślad i pobiegłem dalej w las. I od tamtej pory ukrywałem się tu, dopóki mnie nie znalazłeś. Gdybym tylko wiedział, gdzie są teraz moi rodzice. Może poszukasz ich? Jasne, zrobię to. Dziękuję. Nigdy ci tego nie zapomnę. No dobrze. Dobra. No to zobaczmy, poszukajmy w takim razie. Szkielet Mac. Zobaczmy, co uda nam się jeszcze dzisiaj osiągnąć. Wiecie, gdzie by się przydało dostać? Do jaskini przemytników. Tylko podejrzewam, że jeżeli ktoś tam przeżył, to się zapewne zabarykadowali w środku. I to nie będzie takie proste tam wejść. Zapewne. O kurdele. Piekielny ogar. Trochę się przestraszyłam. Tam coś mamy. Jakiegoś przeciwnika. No dobra. Nie mnie to oceniać. Okej, tu się dzigleje z tym. Katanowskim ścierwojadem. Więcej dzików. To było tutaj chyba to przejście, no nie? Zobaczmy. Ale na 1000% ludzie, jeżeli tutaj są, to się zabarykadowali. Trzeba będzie od drugiej strony przyjść. O, nieumarły cieniostwór. W ogóle, i patrzcie, to jest akurat bardzo miłe, bardzo fajny smaczek. Bo nie wiem, czy pamiętacie, ale tutaj znaleźliśmy róg cieniostwora do zadania. Tak, tu jest zamknięte, ale tam są rzeczy. Tutaj właśnie był szkielet cieniostwora nieumarłego. Wzięliśmy sobie z niego róg. I zauważcie, że teraz ten szkielet po prostu ożył. Został przywrócony do życia. Dobra, potrzebujemy się dostać w stronę wody. Pytanie, czy ja tędy wejdę? Pewnie nie. Pewnie nie. No kurde, niedobrze. O kurde, dałam mu niestety satysfakcję. Jeszcze jakieś demoniczne kąsacze. Oj, niedobrze jest. Tamten mi zaraz w łeb przypierdzieli. Dobranoc. Zaraz wskoczymy do wody, byleby się jak najszybciej... O ja pierdzielę, ale tu zlagowało coś. Byleby się jak najszybciej tam dostać. W ogóle tu się da wspinać na górę. Dobra, spróbujmy się dostać do jaskini przemytników. Myślę też, że w ogóle zakończymy sobie wtedy odcinek, jak już nam się uda tam dostać. Dobra, to było jeszcze dalej. Dobrze, że mamy przyspieszenie, bo bez niego byłoby bardzo trudno. Bardzo. Ach, kurde, no ten... Atanos, to wszystko. Okej, mamy piekielną bestię. Ale akurat ogary, powiem wam, że lubię. Kiedyś nie potrafiłam się z nimi za bardzo bić i sprawiały mi problemy. A teraz mam w ogóle inne mniemanie na ich temat. Czy tutaj będzie szczaw królewski, tak jak był wcześniej? Byłoby bardzo miło.
Tutaj musimy trochę ostrożnie. Jest szaf królewski. Super. To kto wie, może tutaj stałe roślinki, które były, to dalej są. Możliwe. Dobra, mamy drzwi. Tutaj jest w miarę widno. O, proszę bardzo, a kogo my tu mamy? Naszych braciszków z początku. Widzę, że sobie pozamykali, ja sobie tutaj otworzę. Gdzie jest ta wajcha? Tu jest. Wajcha to jest za dużo powiedziane, to jest po prostu kołowrót. Ale przyda nam się to przejście, myślę, że otwarte. Jak to jest, że nadal tu jesteście? Może tylko się tu chowacie po inwazji? Inwazji? Jakiej inwazji? Co znaczy, jakiej inwazji? Nie zauważyłeś, że wyspę zdobyli nieumarli? Nieumarli. Tu, na wyspie. Nie. Ale lepiej spytaj Kuenza. Jeśli ktoś o tym coś wie, to na pewno on. Znowu to samo. Nie, nie trzeba. To już nie jest takie ważne. Witaj, Kunz. Co tu robisz? Ach. Szczerze mówiąc, zapomniałem. Spytaj o to lepiej Hinza. Witaj. Okej, okay, panowie nic nie wiedzą. Tam możemy zejść jeszcze na dół. No i na pewno tam zejdziemy w przyszłości. Aha, bo ja się teraz cofam, tak? Tak. Zejdziemy tam, tylko na razie chyba nie ma to sensu. Ale tutaj wiemy, że są ocalali. Ja się powinnam bardziej skupić na tym, żeby się dostać po tą runę, a nie tutaj biegać za ocalałymi, dopóki wyspa jest nieodbita. Ale bardzo mi zależało, żeby sobie to przejście otworzyć, bo to nam bardzo akurat ułatwi życie. Kurde, tu jest ich bardzo dużo. Tych wszystkich przeciwników. Tak jak była mowa, opanowali las, nie? Dobra, tam jest ork. Tu jest jakiś ścierwojad, tylko słaby. Zaraz będziemy kończyć odcinek, moi drodzy, i zobaczymy, jak to nam pójdzie wszystko w kolejnym materiale. Tutaj w sumie już mamy czystą drogę. Tu jeszcze kąsacz. Widzę, że tam ogar będzie się z tymi kąsaczami chyba bił. Nie, to ork atakuje tego ogara. Się cuda dzieją trochę. Ten ogar może... O, właśnie, może się na mnie rzucić. Ten ork w sumie też. Pięknie. No i co, moi drodzy? Zakończymy sobie odcinek w tym miejscu. Jesteśmy przy kopalni. W kolejnym odcinku sprawdzimy, czy ktoś tam w środku tej kopalni przeżył. No nie powiem. Okaże się to dopiero, myślę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dajcie znać, co sądzicie o powrocie na Athanos. Jak Wam się podoba ta miejscówka, kiedy jest tak bardzo mrocznie i, że tak powiem, jest wpływ tych sił zła. Ja powiem, że w sumie mi się bardzo podoba. Tam widzę, że coś żyje brzydkiego w środku. Podoba mi się ten klimat, tylko wkurza mnie ilość silnych przeciwników, a raczej to, że sobie z nimi po prostu nie dajemy rady. Co tam się stało, to nie wiem. Jeżeli odcinek Wam się podobał, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza, trzymajcie się. Lecę nagrać dla Was kolejny materiał, ponieważ teraz troszeczkę znowu nagrywam na zapas, dlatego że wyjeżdżam na majówkę, a chcę, żeby się odcinki pojawiały. Także zaraz się zabieram za nagrywanie kolejnego, tylko sobie jeszcze coś przed nagrywaniem pewnie zjem. Dzięki jeszcze raz i cześć!